Cześć Tupero, witajcie w Let's Play Legacy of Kain The Sia. Jesteśmy znowu Kainem, więc jasna. W poprzednim odcinku zwiedzaliśmy wampirzą Stadelę i ponownie to robimy w tym samym odcinku. Także zaczynamy. Okej, już mamy przeciwników. A dzień dobry, to zaczynamy zabawę. Da. O, widać, jeden się zabugował przeciwnik. Aha. Genetic Shackles. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku ledwo co nie dostałbym ostatecznej mocy. Teraz ją rozwiążemy, co to jest. Ale wpierw się pobawmy naszym ulepszonym Weaverem. O, odlokował się. Możemy się szybko posilić. Obydwoje są na skraju śmierci. To jest jakiś cień. Pominiemy go. Skoczymy. Nie ten przycisk, przepraszam. To jest bodajże... O! Ten. Świetnie. Innymi słowy, otrzymaliśmy tutaj właśnie ostatnie combo zwane Kinetic Shackles. Jest to poruszenie się przez telekineza. I będziemy mogli przez krótki czas... Ejdźmy przez portal i porozmawiajmy. Przez krótki czas będziemy mogli po prostu utrzymać wroga w jednej pozycji. Nie wiem, czy to jest aż tak dobre, ale... No zaraz zobaczymy. Muszę odzyskać... This history in part I knew already. How, as the vampires began to die out, the pillars summoned human guardians to fulfill their roles. It seemed the ancient vampires had adopted, and when necessary, abducted the human guardians and made vampires of them when they came of age, until the humans rebelled against their masters. And here, I made a surprising discovery. It was Mobius, the time streamer, and Mortanius, guardian of death, who led the bloody revolt. Now, I understood why Mobius hated me so intensely. I was the first vampire guardian in all these centuries, and he knew what my coming signified. Or perhaps I reminded him of all he had forsaken. Okej, okay, czyli spotkaliśmy tutaj obraz, który przedstawiał to, co się wydarzyło z wampirami. Innymi słowy, wampiry wymarły. I zastąpili wampiry strażnikami filarów ludźmi. No i między innymi Mobius, czyli nasz główny wróg, jeżeli chodzi o ludzi, przejął kontrolę i rozpoczął rewolucję, niszczając wampiry. No niestety, co z tego wynikło, no to wszyscy wiedzą. Kain zabił Mobiusa, ale z powodu tego, że on służy dziwnym siłom, cały czas powraca do tego świata. Niestety. Dobra, mamy czas, możemy... O, to jest właśnie Telekinetic Shackles. Dobra, możemy się posilić tym. O, to jest właśnie to. Czyli takie krótkie przytrzymanie. Możemy go do golesia podejść szybko i go szybko załatwić. O. Posilmy się. Tutaj mamy pełne HP. Tutaj widać, że jest jakiś swego rodzaju orzełek, który pilnuje wejścia, nie przejdziemy. Ale to jest natomiast Moc Lightning udostępniła nam te wrota. Wpierw się rozejrzę. Nie ma żadnych tajnych przejść. Niestety nie ma. No dobra, jesteśmy w tym miejscu. Oki.
Spróbujmy wejść na górę. Okej, udało się. Jesteśmy bodajże w świątyni ziemi. The orb that once opened this portal had been destroyed. To power it, I would need to find a substitute. Jesteśmy bodajże w świątyni ziemi, z tego co mi się wydaje. O, strażnik. Naszym zadaniem jest znaleźć zastępcą kulę, która jest nam zbędna. Ale przy okazji nie będzie nam nieużyteczna. Au. Ja. Jazda. Pięknie. Dobra, trzeba trochę pounikać niestety. Nie mam więcej amunicji. Chyba słabnie powoli, bo już coraz częściej używa tej tarczy. To dobra wiadomość. Okej, demon przepędzony lub posąg, jak zwał, tak zwał. Idziemy dalej zwiedzać. Szukać cienie. Ale nie widać ich nigdzie. Chyba nie mam żadnego klucza. Na razie zabawmy się gośćmi, właściwie gospodarzami. Chyba spokój. O, pięknie. Okej, znalazłem. Znalazłem Earth Globe, czyli prawdopodobnie globus. Muszę się wrócić do miejsca, z którego przyszedłem. Prawdopodobnie zanieść klucz. Czyli tu. Znowu będzie to wkurzające skakanie. O, na szczęście nie. A, dobra. Idziemy, że tak powiem, dalej. Pominiemy tych przeciwników, bo nigdzie nie widzę następnych cieni. Okej. O nie. Chciałbym powiedzieć sobie what the fuck. Chyba będę musiał. Nie rozumiem, czemu tutaj kompletnie jest to. Przejdźmy się dalej, być może jest tutaj jakiś sekrecik dla mnie. Jest tylko krwiopój. No dobra, przejdźmy do następnej świątyni. Tej klienterii. Przeskoczmy. Tu coś mamy.
Dajcie gnojki. Dobra. Udane. A tylko krwiopój. To lipa. No nic, ruszamy dalej. Nic, trzeba w dół. Wydaje mi się, że to chyba jest świątynia poświęcona mocy cienia. I chyba... A jest ta kamera. Ajajku, muszę przesunąć się trochę z polem bitwy. Dobra, pytanie kogo wpierw? Michała Anioła czy jego pobratyńców? Czy pobratyńców? A propos, chyba nie jest ich wcale mało. Chyba aż dwóch jest. A, podładuj miecz. Teraz mamy trochę większe ekspresje. O fuck! Nie zmieniałem Blood Rivera. Kij. Najwyżej... Będę miał przez chwilę czerwony miecz. A, piękny unik. Au, jeden eksplodował. To świetnie. Przytrzymamy go. I straszne dziwne bugi są, bo niby go atakuje, ale... Dobra, padł. Super, zyskaliśmy upgrade. Wszystko się uwolniło, super. Teraz natychmiast przełączę na Dimension. Prawdziwe ostrze. Widzicie, prawdziwy upgrade. No nieważne. Rak krwiopój. Przyda się. Tu mamy... Nic. Dobra. Trzeba się wspiąć i zobaczyć, co będzie po... na górze tego czegoś. Kolejny ciekawy obrazek. Ale go pominę. Chociaż widać jakiegoś tam wampira, co prawda, walczącego. Nie. Cokolwiek tam jest. Mnie to nie interesuje. Zresztą jest portal, który nie działa. Dajemy dalej. To już nic nie ma. O. Dobra, znowu pojawiły się dwa Michały Anioły. Teraz naszym zadaniem będzie... Okej. Użyłem mocy Dimension. Au. Dobra. Jak to rozegrać, żeby to było w miarę sprawiedliwe? Muszę się pozbyć dwóch tłaniów na raz. Jednego ogłuszyć, następnie wlać do wody. Mało. Dobra. Już mniej więcej są na połowę HP. Dobrze, że oni potrafią siebie wzajemnie. Okej. Okay. Jeden padł, jeszcze drugi został. O, padł drugi.
Świetnie. Przejdźmy przez te dziwne kratki. No i otrzymaliśmy runę telekinetyczną. No to dobrze. Dobra, mając tą śmieszną kulę, możemy się wrócić do świątyni Ziemi, a przed nią jeszcze zająć się bandą naszych kochanych tubylco karaluchów.